Rozumiem, że właściwie powinienem kończyć już. Pociesza mnie tylko to, że właściwie po tych trzech wykładach, które wymagały ścisłości, precyzji teologicznej i kanonicznej, ja mogę mówić dość swobodnie, bo temat właściwie mam wolny. Miłość i uczciwość we wzajemnych relacjach. Bardziej tytuł na kolejną homilię, taką jak biskup Jan miał w kaplicy na początku naszej konferencji. Swoje refleksje chciałbym oprzeć tak naprawdę o krótki tekst. To są trzy punkty Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Właściwie dzieli nas tydzień od 6. rocznicy ogłoszenia tej adwokacji. I Państwo na pewno wiecie, że spośród wszystkich dokumentów papieża Franciszka on sam ten uważa za najważniejszy. I za taki, wokół którego chciałby budować dzisiejszy kształt Kościoła i dlatego spodziewałby się dużej dyskusji wokół Ewangelii Gaudium, ale tezy, które stawia, uważa za raczej bezdyskusyjne, to znaczy właśnie powinny być obowiązywalne, żeby nawiązać do tego, czy biskup Krzysztof przed chwilą. I z tych trzech punktów chciałbym wyciągnąć cztery myśli dotyczące owej miłości i uczciwości w obszarze humanicznym. Po pierwsze, ta miłość i uczciwość z naszej strony najpierw dotyczy osoby Pana Boga. Powinny być uczciwością i miłością wobec Boga. Dlaczego? Dlatego, że ekumenizm, tu Franciszek mówi dwie ważne kwestie, jest najpierw odpowiedzią na testament Jezusowy, przywoływany już tu dzisiaj w tej sali, zapisany u Jana w 17 rozdziale i wypowiedziany modlitwą Jezusową, aby wszyscy stanowili jedno. Ale po drugie, ekumenizm jest wpisany w wolne i hojne, to jest cytat z papieża Franciszka, wolne i hojne działanie Ducha Świętego. Aktualne. Więc nie chodzi tylko o to, że przeczytaliśmy testament Jezusa i tak jak wobec każdego testamentu chcemy się zachować z szacunkiem, bo odczytujemy zobowiązującą siłę ostatniej woli Syna Bożego, tylko chodzi też o poddanie się aktualnemu działaniu Ducha Świętego, który, jak Franciszek bardzo lubi wyrażać się, czy określać osobę Ducha Świętego, jest suwerenem w Kościele. I brak miłości i uczciwości wobec Pana Boga polega z naszej strony na tym, że bylibyśmy nieposłuszni Słowu Bożemu, Słowu Jezusowemu i stawialibyśmy opór działalności Ducha Świętego, Jego mocy, miłości, a jednocześnie mamy ochotę przedstawiać siebie jako reprezentantów Pana Boga, pośredników, których misja jest wpisana w jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa. I teraz myślę, że to jest jednak gruba nieuczciwość, powoływać się na Pana Boga jednocześnie nie poddając się Jego myśleniu i Jego działaniu. To Boże prowadzenie, można by chyba użyć takiego pojęcia w komentarzu do Ewangelii Gaudium, Boże prowadzenie jest procesem aktualnym, jest procesem dynamicznym. I Franciszek je przedstawia w tych punktach jako w obrazie drogi. Mówi tak. Powinniśmy zawsze pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami i że pielgrzymujemy razem. To jest punkt 244. Powinniśmy zawsze pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami i że pielgrzymujemy razem. Myślę, że elementem uczciwości po stronie
katolickiej byłoby przynajmniej nieudawanie, że jako jedyni nie jesteśmy w drodze, tylko jesteśmy u celu. Bo mamy pełnię, a wszyscy inni, którzy jej nie mają, to są w drodze do tej pełni. To jest, więc na początek warto by było nie udawać, że jesteśmy u celu, tylko że jesteśmy w drodze. I teraz do tego postulatu, myślę, można by sformułować następujące uzasadnienia. Po pierwsze, sięgnąłbym po tekst Jana Pawła II z jego orędzia na Światowy Dzień Pokoju na początku lat 80., gdzie Jan Paweł II mówi tak: jest pokusą powracającą przez wieki także wśród chrześcijan uważanie siebie za depozytariuszy prawdy. Pamiętam, jak ten tekst usłyszałem po raz pierwszy i myślę, że to jest jawna herezja. Jest pokusą powracającą przez wieki także wśród chrześcijan uważanie siebie za depozytariuszy prawdy. Prawda została nam zawierzona, a to nie oznacza, że nasz wykład tej prawdy jest doskonały i że nasze rozumienie tej prawdy jest doskonałe. I w tym już jest, myślę, odparcie dobre takiej pokusy myślenia, że ja jestem u celu, to znaczy, bo ja mam zawierzoną prawdę, to czy ja jestem u celu. Drugi powód jest poważniejszy, dlatego że celem tej drogi, w której jesteśmy, wcale nie jest znajomość doktryny. Franciszek mówi, że w czasie tej drogi mamy spoglądać tylko na to, czego szukamy. Czego szukamy? Pokoju na obliczu jedynego Boga. Celem drogi nie jest znajomość doktryny. Mamy spoglądać tylko na to, czego szukamy, to znaczy pokoju na obliczu jedynego Boga. Nie chodzi o znajomość pojęć, nie chodzi o wiedzę. Wiem, że mówię to na uniwersytecie i to nie oznacza, co mówię, że wiedza jest nieważna. Tylko mówię o tym, co jest tak naprawdę celem naszej drogi jako Kościołów. A celem tej drogi jest oglądanie jedynego oblicza Bożego i taka komunia z Bogiem, która przynosi pokój między nami. To jest cel drogi, a nie tylko znajomość doktryny. I stąd pada taki postulat przepiękny. Franciszek go formułuje tak. Należy powierzyć serce towarzyszowi drogi bez nieufności i bez uprzedzeń. Tu polski tekst, chwała Bogu, idzie dokładnie za tekstem włoskim, czyli pewnie tym, który jest podstawowy, bo w niektórych przekładach na języki nowoczesne tam nie ma powierzyć serce, tylko jest zaufać, zawierzyć. A ten tekst jest taki trochę poetycki. Znaczy Franciszek mówi, należy zawierzyć serce towarzyszowi drogi. Bez nieufności i bez uprzedzeń. Być może byśmy mieli prawo do uprzedzeń, albo mielibyśmy prawo do nieufności wobec siebie, ale to, co znosi tę nieufność i uprzedzenia, to jest fakt, że właśnie wędrujemy razem. To jest bardzo piękny obraz, bo to jest obraz Kościoła, który jest pielgrzymujący, który jest w drodze. Nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia pielgrzymowania. Ja mam dość obszerne i w czasie pielgrzymki bardzo się liczy, z kim idziesz. I ta wzajemna zależność, jaka się wytwarza w czasie wspólnej drogi. To jest bardzo istotne, jakiego masz towarzysza drogi. I jest niesłychanie istotne to, żeby mu ufać. To, co Franciszek, zawierzyć serce, powierzyć serce towarzyszowi drogi. I tu ważne uzupełnienie ze strony papieża, że takie powierzenie serca jest tak naprawdę, pada takie sformułowanie, rękodziełem. Rękodziełem. Na synodzie biskupów na temat młodzieży jeden z azjatyckich biskupów mówił o tym, że bycie z młodymi musi być rękodziełem, a nie naszej wędrówki.
oddamy swoje serce towarzyszowi drogi, pielgrzymce, jaką jest droga wiary Kościoła, by odkryć oblicze Boga i pokój, który ona przynosi. To by oznaczało, że to pielgrzymowanie wspólne zawsze ma charakter jakoś indywidualny, głęboko osobisty, że właśnie nie poddaje się takiej logice linii produkcyjnej, jednego modelu dla każdego spotkania, tylko jest bliskie temu, co dzisiaj jest takim refrenem w języku Kościoła, to znaczy towarzyszeniem, towarzyszeniem. Towarzyszenie to jest uważność na osobie, z którą idę. I to jest pierwszy wymiar tej miłości i uczciwości. Myślę, że w ekumenizmie najpierw liczy się miłość i uczciwość względem Pana Boga. Jak tej nie będzie w nas, to potem wszystko inne jest nawoływaniem siebie do miłości i uczciwości, które nie wykracza poza taką tanią moralizatorską manierę. Drugi wymiar to jest, znowu idąc za tymi punktami Ewangelii Gaudium, a zwłaszcza za punktem 245, to jest miłość i uczciwość wobec rodziny ludzkiej, takie pada tu określenie. Miłość i uczciwość wobec rodziny ludzkiej. Dlaczego ona jest ważna w dialogu ekumenicznym? Dlaczego w ogóle warto o niej mówić przy rozmowie o dialogu ekumenicznym? Papież wpisuje rozważania o dialogu ekumenicznym większą część swojej adhortacji, większą całość. Ta większa całość ma tytuł Dialog społeczny jako wkład na rzecz pokoju. Czyli wpisany jest dialog ekumeniczny, dialog społeczny, który zmierza do pokoju. W tym 245 punkcie papież mówi, ekumenizm jest wkładem w jedność rodziny ludzkiej. W pierwszej chwili można by mieć takie wrażenie, że wiara, że chrześcijaństwo zostaje tutaj poddane jakiejś instrumentalizacji, ale nie. Tu raczej chodzi o to, co jest wpisane w definicję Kościoła, tę, którą sformułował Kościół katolicki na Soborze Watykańskim II w Konstytucji o Kościele, w Lumen Gentium, w pierwszym zaraz punkcie, mówiąc, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest quasi definicja, bo trudno jest mówić o definicji, jeśli się zaczyna od słowa jakby. Każdy, kto ma ścisłe jakieś wykształcenie, nabiera pewnego dystansu, ale to jakby raczej oznacza tyle, że Kościół w ogóle trudno jest definiowalny w sposób ścisły. Ale jeśli jest definiowalny, to właśnie jako sakrament, czyli skuteczny znak niewidzialnej łaski i teraz ta niewidzialna łaska to przekłada się na wewnętrzne zjednoczenie człowieka z Bogiem i jedność całego rodzaju ludzkiego. Czyli kiedy Franciszek mówi, że ekumenizm jest wkładem w jedność rodziny ludzkiej, to podkreśla właściwie taki postulat, żebyśmy wypełniali zadania, misję, jaka jest wpisana w naszą definicję, która jest jakąś deklaracją naszą wobec świata, wobec rodzaju ludzkiego. Znaczy ten pierwszy punkt Lumen Gentium jest deklaracją ze strony Kościoła, który chce być narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Tymczasem, mówi Franciszek, jest tak, że podziały między chrześcijanami zaostrzają podziały społeczne czy polityczne. Nierzadko je zaostrzają. Można by poszukać stosunkowo nieodległej historii, choćby konflikt na Bałkanach. Można by pewnie jeszcze kilka bliższych pokazać. Tę swoją misję w
budowania jedności całego rodzaju ludzkiego, wydaje mi się, że Kościół może spełniać, jeśli jest sakramentem jedności, te misje Kościół może spełniać bardziej przez to, kim jest, niż przez to, co mówi, czy działa. I tu jest właśnie ten istotny motyw ekumeniczny. Znaczy, jesteśmy na Kulu, to można przytoczyć bardzo piękne, znane słowa księdza Franciszka Blachnickiego, który nikt nie daje tego, czego nie posiada. Jak można być znakiem jedności, jeśli się samemu tej jedności nie ma w sobie? Jak można być skutecznym narzędziem jedności, nie otwierając się na nią najpierw do wnętrza? To się bardzo dobrze komponuje z lineamentami na jeszcze wcześniejszy synod, który był właśnie o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary, gdzie napisano w lineamentach, że ewangelizacja tak naprawdę jest kwestią eklezjologiczną. Bardzo rzadko o tym mówimy. Niektórzy się spierają, czy Kościół należy, czy nie należy w ogóle do zakresu, wchodzi w zakres kerygmatu, czy nie. Tymczasem w ewangelizacji jest tak, że nie możesz człowieka widać tylko teorii i książki, tylko musisz go prowadzić do wspólnoty. Teraz do jakiej wspólnoty my się ośmielamy prowadzić człowieka, który przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Do jakiej wspólnoty? Do takiej, która jest pozbawiona wewnętrznej jedności? I to jest najgłębsze opisanie tego, o czym my chętnie mówimy, tylko nie sięgamy potem już dalej za to samo słowo, to znaczy zgorszenia, jakie dajemy w wymiarze ewangelizacyjnym. O tym zgorszeniu znów Franciszek bardzo dużo mówi w tych trzech punktach. Zamiast być narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego, jesteśmy zgorszeniem dla tych, którym przepowiadamy wiarę. Więc to jest jakby drugi wymiar owej miłości i uczciwości wobec rodzaju ludzkiego. Mówimy do ludzi, że chcemy być narzędziem ich jedności, po czym zamiast tym narzędziem być, jesteśmy tymi, którzy albo potwierdzają, petryfikują, albo wręcz zaostrzają istniejące między ludźmi podziały. To jest nieuczciwe. Już nie mówię, że pozbawione miłości. To jest nieuczciwe. I dopiero z tego wynika trzeci punkt, który jest tytułem zadanego mi przedłożenia. Miłość i uczciwość we wzajemnych relacjach. No bo właśnie liczy się to, kim jesteśmy jako Kościół. Jako jeden Kościół Pana, kim my jesteśmy. I tu kilka rzeczy Franciszek wypunktowuje, myślę, istotnych. Po pierwsze, że między nami jest miłość i uczciwość, kiedy ekumenizm nie jest czystą dyplomacją i nie jest działaniem pod przymusem. Jedno i drugie może zachodzić na przykład przez jeden tydzień w roku. Znaczy jest czysta dyplomacja, no i jest przymus, coś trzeba zrobić, no bo jak nie zrobić? Wszyscy robią. Żeby ekumenizm nie był czystą dyplomacją i działaniem pod przymusem, musi być, i tu podkreślenie pierwszego słowa, nieodzowną drogą ewangelizacji. Nieodzowną drogą ewangelizacji. Z czego wynika, że ekumenizm jest nieodzowną drogą ewangelizacji? Myślę, że najgłębiej ze stwierdzenia papieża Pawła VI w Ewangelii Nuncjandi, kiedy mówi, że podmiotem ewangelizacji jest zawsze Kościół. Jest zawsze Kościół. I tu jest pytanie o to, jaką my w ogóle wizję eklezjologiczną mamy. Jak mówimy Kościół, co mamy na myśli? Jak rozumiany Kościół jest podmiotem ewangelizacji? Bo w praktyce jest tak, że każdy z nas robi samą ewangelizację i ten ekumenizm do niczego nie jest potrzebny, a on tu jest określony przez papieża jako nieodzowna droga ewangelizacji. Więc nie czysta dyplomacja i nie przymus, tylko nieodzowna droga ewangelizacji. Można by naprawdę bardzo długo to komentować, bo Kościół istnieje wyłącznie z racji na ewangelizację. Nie ma innego celu, nie ma innego powodu, żeby Kościół istniał.
istnieje wyłącznie z racji na ewangelizację, to też Paweł VI. Jeśli tak, to jak my nie stosujemy tego, co jest nieodzowną drogą tego procesu, to właściwie jest pytanie, czy co to jest, czy to jakiś strzał w kolano, czy to jest odstąpienie od sensu swojego istnienia. Daleko można by wnioski wyciągać. Dalej, miłość i uczciwość we wzajemnych relacjach wymagają poznawania się wzajemne. Franciszek ciekawe używa po prostu słowa informacja. Być może to wynika z tego, że dzisiaj w ogóle żyjemy w świecie informacji. Żeby jednak mieć informację wzajemną o sobie i dobrze by było fajnie mieć ją wzajemnie od siebie. Informacja. Ale informacja jest oczywiście takim wstępem do rzeczywistego poznawania siebie. W każdym razie następny etap, po tym, że już o sobie coś wiemy, więc przestaliśmy się siebie bać, to jest wspólne, i tutaj są trzy punkty. Głoszenie przesłania, to jest kerygma. Kerygma jest wspólna. Służba, tutaj jest cały wymiar charytatywny, i świadectwo. I one mogą być wspólne. One mogą być wspólne. To jest możliwe przy trzech istotnych warunkach. Mianowicie, po pierwsze, że koncentrujemy się na tym, co jest nam wspólne. Po drugie, że pamiętamy o zasadzie hierarchii prawd. I to jest niesłychanie ważna zasada. Bo na przykład jednym ze sposobów dzisiaj przepowiadania kerygmy jest na przykład kurs Alfa. Kiedy się o kursie Alfa mówi, to natychmiast jest protest, tam nie ma nic o Matce Bożej. No dobrze, będzie czas na także teologię Maryjną. To jest hierarchia prawd. Co najpierw, co potem. Masz 10 spotkań. I z tych 10 spotkaniach mówisz o tym, co jest najistotniejsze. Się okazuje, że tu możemy mówić razem. Ale tam nie ma nic o sakramencie, na przykład Eucharystii. Nic nie ma o namaszczeniu chorych w Alfie. Nie ma nic o namaszczeniu chorych. Czy to oznacza, że nie ma sensu prowadzić Alfie? Więc hierarchia prawd. I trzeci ważny moment, najważniejszy pewnie, to jest wspólne nasze przekonanie, na czym polega ekumenizm. Tak jak go definiują ostatni papieże, od Jana Pawła II począwszy, że polega na wymianie duchowych darów. Właśnie, że nie jest tylko wiedzą wzajemną o sobie, tylko jest wymianą darów duchowych. Franciszek używa w Ewangelii Gaudium troszkę innego obrazu, mówi, że trzeba zebrać wszystko to, co duch rozsiał po różnych kościołach. Zebrać razem. Ale co duch rozsiał po różnych kościołach, także dla mnie. Niezależnie od tego, z którego jestem kościoła, duch sieje po różnych kościołach, także dla mnie. Mam prawo korzystać z owoców Ducha Świętego, posianych w innych kościołach. I Franciszek mówi, że robienie tego wszystkiego, to znaczy wyjście wspólne do przepowiadania, do służby i do świadectwa, jest dziś pilne. Jest dziś pilne. Już ląduję, więc mogę sobie pozwolić na jedną dygresję. Ja chcę powiedzieć, zanim wyląduję w czwartej tezie, chcę powiedzieć, że to działa. Teraz mówię trochę tak, jak przedtem mówił biskup Krzysztof, nie jako jakiś teolog, którym nigdy nie byłem. Zdarzało mi się być historykiem w życiu, a teologiem prawie nigdy. Ale mówię jako ktoś, kto próbuje żyć w Kościele i jakoś mu z woli Bożej przewodzić. Tak? Że to działa. W grudniu tamtego roku wybraliśmy się na ekumeniczną pielgrzymkę z Łodzi do Ziemi Świętej. 300 osób z 5 różnych kościołów.
to był grudzień. W tym roku, w październiku, otwarliśmy już ekumeniczną szkołę biblijną, na którą się zapisało 240 osób i musieliśmy skończyć zapisy, bo nie mamy takiej sali, żeby ludzi przyjąć. A 3 dni temu dostałem pytanie o to, czy w jednym z liceów łódzkich, który jest przy Uniwersytecie Łódzkim, możemy zrobić ekumeniczną katechezę. Ja jeszcze nie wiem, czy możemy, ale jak dostałem takie zapytanie, to będę teraz nad tym myślał. Znaczy, to jest tak, że każdy kolejny krok otwiera następny i następny i następny. Na przykład, gdybyśmy wyszli wspólnie do Kerygmy, to ona musi zaowocować pytanie, jaki jest obszar wspólnego Didache. Natomiast, kiedy nie wyjdziemy wspólnie do Kerygmy, nie będziemy się pytać o to, jaki jest wspólny wymiar katechezy. Bo po co? Jeśli nie było jeszcze wspólnego przepowiadania, głoszenia tego, co najistotniejsze. I ostatni punkt, który jest właściwie podsumowaniem, to chcę powiedzieć, że miłość i uczciwość jest potrzebna także wobec siebie samego. I to jest to, o czym mówił na przykład biskup Krzysztof, zresztą wracało to pytanie tu już kilkakrotnie, mówił też ksiądz profesor na początku, że jeśli coś deklarujemy, a potem to nie ma żadnego przełożenia na nasze myślenie i działanie, to wykonujemy krok nie do przodu, tylko do tyłu. Jest bardzo potrzebna miłość i uczciwość wobec siebie samego. Znaczy, jeśli się pisze takie teksty, jak na przykład te 3 punkty Ewangelii Gaudium, to trzeba potem nimi żyć. Może być tak, oby nie, że ekumenizm jest jednym z takich obszarów życia, mówię teraz o Kościele katolickim, nie ośmieliłbym się mówić o innych, jest takim obszarem życia naszego Kościoła, w którym my po prostu nie nadążamy za własną teologią, nie nadążamy za własnym nauczaniem. I nie jest to jedyny obszar takich Kościoła. Znaczy, całe nauczanie jest precyzyjne i piękne, ale kiedy ono się przełoży na nasze myślenie i działanie, to jest bardzo poważne pytanie. Dlatego by wymagała uczciwość i miłość do samego siebie. To znaczy, jeśli już przeczytałem na przykład wywołane dokumenty Soboru Watykańskiego II, to pewnie po to, żeby stały się programem mojego myślenia i działania. Tego wymaga uczciwość wobec siebie. Nawet jeśli to pójście za tym nauczaniem jest trudne, czy może prowokować